Dobra ludzie, nie wiem czy wiecie, ale wczoraj został przesłany Back in Time Grand Prix intro oraz zapowiedź drugiego Grand Prixa, gdzie pojawi się trasa Prehistoric Playground. Wiecie co to oznacza, co nie? Skomentujmy sobie to. Dobra, ja jestem sobie tutaj, na pewno mnie widzicie. I co, bez zbędnego przedłużania zabieramy się za pierwszy materiał z kanału Crash Bandicoot. Oficjalnego zresztą kanału. No i co? Lecimy sobie z intrem do Grand Prixa. Back in Time. Live from Activision, this is CTR TV. Today we kick off our next Grand Prix. Back in Time. Would you look at this prehistorically beautiful track? I am looking. Wow! Oh, this just in, I have the most precious news to share. Let's meet the racers who'll be joining our ranks this season. They might be cute, but they will pack a serious punch. I sorry, że tutaj przerwę. Wiem, że powinienem zobaczyć to do końca, ale jednak jest jedna rzecz, którą muszę wtrącić. Powiem szczerze, nie mam nic do pojawienia się tych baby skinów, typu wiecie, Baby Cortex, Baby Entropy, Baby Coco czy Baby Crash. Ale szczerze powiedziawszy, uważam, że to trochę leniwe jest ze strony Activision, że oni zrobili coś takiego, w sensie tutaj sam pomysł Activision i pewnie Binox, że oni we dwójkę zrobili coś takiego, że Coco i Crash i w zasadzie pewnie każda z tych postaci będzie miała obniżony głos i po prostu prawdopodobnie takie same staty, co ich normalna wersja. I okej, okay, cieszę się, że oni w pewnym stopniu nawiązują do Crasha Trójki, bo wiecie, Baby Cortex czy Baby Entropy to jest z Crasha Trójki, bo ci co grali w Crasha 3 będą wiedzieli, że zakończenie było takie, a nie inne. Ale serio, czy jest jakiś sens dodawania ich tutaj? Znaczy Baby T to jeszcze rozumiem, bo Baby T ujeżdżaliśmy w Crashu Trójce, okej, okay, jego rozumiem. Ale Baby Crash, Baby Coco, Baby Cortex, Baby Entropy prawdopodobnie będą mieli takie same staty, co ich normalne, że tak powiem, wersje, więc no nie wiem, może ja jestem dziwny, może ja tego nie kumam, ale szczerze powiedziawszy, to dla mnie jest takie trochę średnie. Nie powiem, że nie. Znaczy, fakt faktem, pewnie pokażę te postaci, pewnie raz z nimi zagram, ale wątpię w to, że będę nimi grał jakoś więcej niż ten jeden raz. Say, Chick, are there any new carts this time around? Of course, and we can reveal these beauties immediately. Stu? Stu? Well, that says it all. Thanks for tuning in, and remember, never try to cook an egg on your engine. You've been warned. I to będzie 2 sierpnia do 25 sierpnia, ten drugi Grand Prix. W ogóle zastanawiam się jedna rzecz, ponieważ ja w swoim Grand Prixie nie mam skończonego tego Gold Tieru, wiecie, bo tam jest tam 3 tiery, jest tam Bronze, Silver i Gold. Ja nie mam go skończonego i czy teraz, gdy się pojawi drugi Grand Prix, to mi to zrestartuje z powrotem do brąza, czy będę mógł kontynuować ten Gold, Silver i potem zaczynać jakby tą drugą turę tych wszystkich tierów, że tak powiem. Wiecie chyba o co chodzi, ten wskaźnik, co tam u góry, że tam macie daną ilość punktów zdobyć, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, ale ważna rzecz, co mi się bardzo spodobała, to nie jest to, chociaż ten go-kart mi się bardzo też podoba, to mi się bardzo podoba, generalnie skin naukowca Crasha i z tego co wiem został jeszcze zapowiedziany Reaperu. Szczerze powiedziawszy, to są dwa skiny, które na chwilę obecną mi się bardzo podobają z nowego, że tak powiem, Grand Prixa i szczerze powiedziawszy będę polował na naukowca Crasha oraz na Reaperu. Możecie być tego pewni, bo ponieważ to są dwa skiny, które szczerze powiedziawszy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Ja to nagrywam w ogóle 31, czyli dzień po tym, jak zostało to zapowiedziane. Aczkolwiek mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że tak powiem, trzymam nawet kciuki, że wyrobię się z tym wszystkim przed tym drugim Grand Prixem, bo jeżeli się nie wyrobię, no to prawdopodobnie CTR-y będę musiał jeszcze zrobić na Prehistoric Playground i
to nie jest żaden problem, żebym zrobił tam cetery czy relikty, ale chodzi o to, że nie znam za bardzo mechaniki tego poziomu, poza tym, że będę to dzisiaj oglądał, ale tak to ciężko mi będzie chyba tam zdobywać cokolwiek, bo będę grał w ten poziom na ślepo. Dla was to będzie oczywiście fajne, bo zobaczycie moją reakcję i w sumie dla mnie to będzie też doświadczenie, ale z drugiej strony, kurde, nie wiem, boję się szczerze tego Prehistoric Playground. A mówiąc o Prehistoric Playground, nadszedł czas na zobaczenie sobie gameplayu z Grand Prixa numer 2, z kanału IGN, który nie ma żadnej muzyki, ale z tego co wiem, Canadian Guy w swoim materiale dał tam muzykę z Tiger Temple, ale okej, okay, oglądamy sobie. Prehistoric Playground, bonus track. Poziom się zarąbiście zapowiada, jestem ciekaw jaka muzyka tu będzie. Autentycznie to będzie poziom, który będę się zagrywał, autentycznie tak. No mamy Baby Coco. Słyszeliście to? Dobra, ja się czepiam, wiem, ale nie podoba mi się to. Nie powiem, że nie. Jeszcze zrozumiałbym, gdyby to jakoś miało ten, ale oni tak naprawdę dali te same dialogi, co mają normalne postacie pokroju, normalny Krasno, normalna Koko, czy normalny Cortex, czy tam normalny Entropi, tylko z tym, że one są obniżone. Tyle! No powiem szczerze wam, że na chwilę obecną trasa się naprawdę fajnie zapowiada, szczerze powiedziawszy. Serio. No jestem ciekaw, jak będzie się w nią zagrywało. W ogóle widzę tutaj ten. Znaczy wy tego pewnie nie widzicie, ale jeżeli się mi uda, to dam wam tutaj screena, że zdjęcie Ripperaru naukowca jest dosyć ciekawe. No, nie powiem, że nie. Ciekaw jestem, że gdyby można byłoby przykładowo dać te poziomy, wiecie, pokroju Twilight Tor czy Prehistoric Playground, to czy te poziomy, jakie miałyby kolory CTR-ów, w sensie, czy to byłyby, nie wiem, CTR-y w kolorze, nie wiem, niebieskim, czy czerwonym, czy tam żółtym, gdybyśmy mieli tak podpasować pod kolory CTR-ów, żetoników. Jezu, ten Baby Crash okropnie wygląda, serio. Nie, Baby T jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale Baby Crasha, Baby Coco. Ja rozumiem, że tam w Crashu Trójce się pojawił Baby Cortex czy Baby Entropy, ale serio. No. No nie wiem, no ja wyrażam swoje zdanie. Mi się osobiście to tak średnio podoba. Wam może się podobać, mi osobiście nie. Jest to okej, ale raczej nie będę się tym dłużej zagrywał, bo to jest tak naprawdę kopia Crasha, kopia Cortexa. Kopia Coco i kopia Entropiego, tylko że w obniżonych dialogach, z obniżonymi jakby głosami i tyle. Nic szczególnego. Podejrzewam, że staty, mówię, mają takie same jak oryginały. Więc dlatego sądzę, że raczej nie będę tym się za bardzo zagrywał, tymi postaciami. Fajnym aspektem jest to, że oni mają tutaj te takie gejzery, co się tam wybijają do góry. I te właśnie elementy graficzne, one naprawdę bardzo fajnie podkreślają ten poziom, muszę przyznać. Pewnie ten koleś przegrał, bo raczej on tutaj segrał tako, żeby zaprezentować nam tą mapę. Jestem ciekaw, mówię, tego, co to się będzie działo. Co nam pokażą jeszcze inne Grand Prixy.
I to by było na tyle. Tak więc, koniec końców, jak ja mogę to ocenić? Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ten Grand Prix ma się pojawić pojutrze. A jako, że mamy dzisiaj środę 31 lipca, kiedy to nagrywam, czyli z jednodniowym opóźnieniem, to prawdopodobnie ten materiał wyjątkowo pojawi się w piątek, a odcinki z Nitro Fuelda pojawią się prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Tak myślę, że sobie przesuniemy, żebyśmy mogli na spokojnie, żebyście wy mogli sobie materiał zobaczyć. No i cóż, czekam. Czekam na to, co to będzie się działo. I tyle. Napiszcie, co wy sądzicie o tym Grand Prixie. Bo ja już powiedziałem swoje.